witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika, w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytania, które najczęściej pojawiają się po wpisaniu na platformie Google. Moja asystentka przygotowała takie plasze, ja nie mam pojęcia, co tam się wyświetla i podobno odcinek nagrywałam 2 lata temu, więc zobaczmy, czy dużo rzeczy się zmieniło. Okej, versus Instagram. Instagram to jest platforma, z którą ja, słuchajcie, jestem bardzo związana. Mogę nie dodawać TikToków przez rok, ale jak nie pojawi się u mnie Instastory, to czuję, że coś robię nie tak. Nie wiem, to już jest u mnie takie zakorzenione, że ja muszę być z Wami na bieżąco i faktycznie te treści na Instagrama dodaję najczęściej, najbardziej jestem na nim regularna. Wydaje mi się, że dlatego tam właśnie mam po prostu najwięcej obserwatorów, za co bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Versus wiek. Tego się już nie ukryje. Ja jestem rocznik 9-6, czyli w tym roku będę kończyła 27 lat, 28, 25, 18. Versus koncert. Koncert zaczynają się 7 kwietnia. Już naprawdę nie mogę się tego doczekać. Pierwszy koncert jest w Katowicach i będę koncertowała przez cały miesiąc w kwietniu. Kończę swoim koncertem w Warszawie. Oj, przygotowania są srogie, naprawdę mocne, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i że spodoba Wam się ta zabawa, którą będziemy tutaj reprezentować na moich koncertach. Widzimy się. O, Wesow i Maja. Maja to oczywiście moja córeczka. Bardzo się cieszę, że też jakby jest to zauważane, że ten etap w moim życiu jakby już jest, czyli to, że założyłam rodzinę i że mam Majusię. Co prawda, jeżeli miałabym wybierać, to wolałabym, żeby ludzie, wiecie, tak do końca nie interesowali się tak moją córką, ale jest to zupełnie niemożliwe i wiadomym jest, że w momencie, kiedy ja jestem osobą publiczną, muszę się liczyć, że wszystkie osoby, które gdzieś tam otaczają się wokół mnie, będą też należeć do tych osób, którymi ludzie będą się interesowali. Także moja córeczka chcąc, nie chcąc jest na to narażona. Ale i tak bardzo Wam dziękuję, bo super się zachowujecie. Nawet ostatnio była taka sytuacja na spokojnie, jak Majusia spała, ktoś podszedł do mnie po zdjęcie, albo niektórzy słyszałam, jak szeptają, że nie, ona jest dzieckiem, no nie podchodźmy do niej. Wiecie, tak bardzo szanujecie ten mój czas, który mam z moją córką i jestem Wam za to ogromnie wdzięczna. Lecimy dalej. Wersów i nie wypada tekst. Piosenka nie wypada. To jest, słuchajcie, taka moim zdaniem ikoniczna piosenka, bo ona właśnie chyba miała najfajniejszy feedback już po tej, której ogłosiłam swoją ciążę, czyli po ten jeden moment, ale nie wypada to faktycznie taka piosenka, która jest też skierowana do wszystkich osób, które mierzyły się z większym lub mniejszym hejtem, albo nawet nie tyle hejtem, co takimi dziwnymi komentarzami, że coś nie wypada, dlaczego tak wyglądają i tak dalej, i tak dalej. Ja tą piosenką i tym głównie teledyskiem chciałam przekazać, że po prostu nie ma tam miejsca na jakieś komentarze zbędne ludzi, żeby ktoś Wam mówił, jak macie wyglądać, jak się zachowywać, kogo kochać i tym podobne. Także bardzo się cieszę z tej piosenki i wiem, że Wam również ona się spodobała i że się z nią utożsamiacie. Wersów kiedyś. Ja uwielbiam wpisywać, jak wyglądali celebryci kiedyś, a jak wyglądają teraz. To jest w ogóle, uwielbiam te porównania. Ja kiedyś wyglądałam, no trochę inaczej, jak sobie tak pomyślę. Ja jeszcze miałam brązowe włosy, nie miałam jeszcze powiększonych ust, no bo teraz wiadomo, że mam te usta większe. I jak tak się zastanawiam, o, jeszcze brwi tutaj bardzo się zmieniły, bo kiedyś miałam takie w ogóle szersze brwi, tak sobie je mocno malowałam i miałam też permanentny makijaż, który finalnie usunęłam, więc gdzieś tam ta moja twarz trochę się zmieniła, ale szczerze przyznam, że teraz czuję się zdecydowanie lepiej niż wyglądałam kiedyś. Okej, i ostatnie hasło z tej planszy, czyli Wersów wzrost. Słuchajcie, ja jestem ogólnie dosyć niską dziewczyną, bo mam 1,62 m wzrostu. Zawsze podaję, że 1,62 m, ale te 0,5 cm już nie robią takiej różnicy. Wielokrotnie miałam tak, że marzyłam, żeby, wiecie, mieć przynajmniej te 1,70 m, bo zazwyczaj te nogi są troszkę dłuższe, się lepiej wygląda na zdjęciach, ale z wiekiem zaakceptowałam to, że właśnie mam tyle wzrostu, ile mam i cieszę się, bo jednak niesie to więcej plusów niż minusów. Pierwsza plansza się skończyła, czas przejść do kolejnej. Jaki Wersów ma telefon? Teraz, jak wiecie, jestem związana z marką Samsung i ogromnie się cieszę z tej współpracy. I jestem bardzo zadowolona z tego telefonu. Zmieniłam go w tym roku i naprawdę fajnie mi się sprawdza. Jest to Samsung Galaxy S24 Ultra. Jestem z niego zadowolona. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy ktoś z Was już miał okazję korzystać z tego telefonu i czy Wam się sprawdza. Jaki Wersów ma kolor oczu? Ja mam oczy tak na pozór wydające się brązowe. Takie po prostu są, ale jak ktoś tak, wiecie, bardziej zagłębia i chce znać jakiś taki dokładny kolor, to wydaje mi się, że mam po prostu piwne oczy, takie właśnie jasne, jasne brązowe. Jaki jest numer do Wersów? Oj, na to nie odpowiem, bo chciałabym jednak, żeby mój numer został prywatny, ale pamiętam, że kiedyś mój numer telefonu ówczesny wyciekł do internetu i słuchajcie, miałam tyle telefonów, non stop jakieś głuche telefony. Także jeżeli ktoś tutaj dzwonił, nie
dzwońcie. Jaki rozmiar buta ma Versow? Wcześniej odpowiedziałabym, że normalnych butów, czyli sneakersów 36, a szpilek 35-36, ale faktycznie jest tak, jak kobiety w ciąży mi mówiły, czyli po ciąży ta stopa trochę się zmienia i faktycznie czuję, że od momentu, kiedy urodziłam Majusia i od momentu, kiedy byłam w ciąży, ten pół rozmiara ta moja stopa urosła i troszkę się powiększyła, ale nie jest to jakaś znaczna różnica, mam teraz 36, łamane na 37. Jaki wózek ma Versow? Wybraliśmy dla Majusi wózek z marki Cybex Priam. Jest to model Wings, zaprojektowany przez Jeremiego Scotta, ale ostatnio też odkryliśmy nowy model, jest to model Koya. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, ale jest to, słuchajcie, bardzo, bardzo praktyczny wózek, bo można go złożyć dosłownie jak taką torebkę, jakąś taką torbę i zabrać ze sobą do samolotu, do auta na szybko. Jest naprawdę bardzo, bardzo lekki i praktyczny. Także mamy na razie te dwa modele. Jaki znak zodiaku ma Versow? O, znaki zodiaku. Astrologia, przechodzimy do tych tematów, ja je bardzo lubię. Słuchajcie, mój znak zodiaku to panna. Panny należą do osób wrażliwych, ale też ambitnych, także tutaj się bardzo cieszę, że właśnie ten znak zodiaku mam. Jaki majątek ma Versow? Totalnie nie wiem, na ile jest wyceniany mój majątek. Raczej na co dzień w ogóle o tym nie myślę, aczkolwiek kiedyś było takie zestawienie Forbesa, w którym właśnie też się znalazłam i tam był wyliczany ten majątek na ileś tam milionów i tak dalej, i tak dalej. Czy to prawda? Nie wiem, ale w momencie, kiedy faktycznie można by było zliczyć ten wizerunek, jakieś tam rzeczy dotychczasowe, to pewnie troszkę można by było to wycenić, ale ja totalnie jakby nie wiem ile. Jaki jest ulubiony kolor Versow? Kiedyś odpowiedziałabym, że różowy, tak jak właśnie dzisiaj tego koloru jest moja koszula i moje spodnie. W tym momencie mimo wszystko odpowiedziałabym, że to jest kolor beżowy. Faktycznie teraz ten kolor nadal się u mnie utrzymuje już od chyba 2 albo 3 lat. Jest to mój ulubiony kolor. Druga plansza za nami, lecimy do kolejnej. Ile Versow? O, to będzie ciekawe. Ile Versow ma dzieci? Na razie mam jedno dziecko, mam cudowną Majusię, ale powiem wam szczerze, że w przyszłości planowałabym mieć więcej dzieci i mam nadzieję, że to się ziści, ale na razie jestem bardzo szczęśliwa, posiadając jedno dziecko. Ile Versow ma pieniędzy? Nie wiem, ile mam, słuchajcie, pieniędzy dokładnie. Wiadomo, że to się u mnie cały czas zmienia, ponieważ ja te pieniądze też inwestuję na inwestowanie w mój kanał, w mój rozwój osobisty, to jest moim zdaniem bardzo ważne. Teraz też moim celem właśnie na ten rok jest posiadanie też swojego mieszkania. Kto wie, może was jeszcze w tym roku na nie zabiorę. Ile Versow ma piosenek? Na płycie jest, słuchajcie, 13 piosenek plus intro i outro. Do tego jeszcze dochodzi piosenka moja aktualna z Tripsem Nad wodę. Do tego dochodzi jeszcze piosenka Sen z Karolem. Ktoś taki jak ty, ekipowa, ale to wiadomo, tego nie zliczę, ale takich moich to można powiedzieć, że około 15, 16, 17 piosenek. Ile Versow zarabia? Pieniądze to jest zawsze ten najbardziej interesujący temat. I zawsze ten najbardziej dla mnie przynajmniej niekomfortowy temat, bo ja zawsze mam takie coś, że ja się skupiam bardziej na mojej pracy, na jakichś takich relacjach, a jeżeli chodzi o pieniądze, to staram się, żeby za to był odpowiedzialny ktoś inny. Jeżeli chodzi o moje zarobki, no bo wiadomo, nie chcę was tutaj zostawić bez odpowiedzi. U mnie to nie jest stała kwota co miesiąc, jest to zależne w głównej mierze od tego, jakie są stawki za CPM na YouTubie, ile filmów nagram, jakie będą wyświetlenia, czy w danym miesiącu będę miała jakieś współprace reklamowe też na innych socialach. Wiecie, to naprawdę na to składa się dużo czynników, aczkolwiek mogę wam dać na przykład taki poglądowy przykład, że pod koniec ubiegłego roku ten CPN był całkiem spory i udało mi się wtedy z YouTube'a zarobić nawet powyżej 100 tysięcy złotych, a na przykład już w tym roku, w styczniu, było to zdecydowanie mniej. Pamiętajcie też, że ja moje zarobki muszę też podzielić, ponieważ oddaję też procent do agencji, oddaję też procent do managementu, także to, że na moim kanale wyświetla się jakaś kwota, którą zarabiam, to nie jest finalna kwota, która trafia po prostu do mnie. Ile Versow zarabia miesięcznie? Jest to naprawdę mocno nieregularne. Jest to w okolicach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ile Versow zarabia dziennie? No właśnie. Myślę, że dziennie, tak podsumowując, mogę to powiedzieć, zarabiam minimum 2000 dziennie. To takie minimum. Minimum 2000 dziennie to zarabiam. Oczywiście nie mam stawki dziennej i tak jak mówię, jest to mocno uzależnione od tego, co w danym miesiącu zrobiłam, czy mam jakąś większą współpracę, mniejszą i tak dalej, ale uogólniając, jest to właśnie taka kwota. Im Versow ma dziecko?
Oho, wyjdzie szydło z worka. Mam dziecko z moim narzeczonym Karolem, z kim Bersow jest na Bali. Na Bali byłam, teraz jak sobie pomyślę, to byłam dwukrotnie, ale najchętniej bym wróciła tam, słuchajcie, lada moment. Byłam na Bali jeszcze jak byłam w ciąży, to było rok temu, w marcu. I byłam wtedy z dziewczynami, z Wiką i z Sylwią. Później okazało się, że Karol do nas dojechał, mimo tego, że nie miał do nas dojeżdżać, to spontanicznie zrobił nam niespodziankę i takiego trochę pranka, w którym mnie śledził też na tym wyjeździe, także ogólnie to było naprawdę mocne zaskoczenie. I wróciłam potem kolejny raz na Bali, w tym roku, w styczniu, wybraliśmy się tam razem z Karolem, z Majusią już, z moimi przyjaciółmi i było naprawdę niesamowicie. Z każdym pobytem chciałabym tam zostać jeszcze dłużej. Z kim jest Bersow? Tutaj niezmiennie, już słuchajcie, w sierpniu będzie 6 lat. 6 lat jak jestem z Karolem. To jest niesamowite. Jestem z nas ogromnie dumna, że to właśnie tyle. I mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Kolejna plansza, gdzie Bersow robi usta. Oj, słuchajcie, to jest naprawdę temat, który wolałabym zostawić dla siebie, bo wielokrotnie się przejechałam na tych paniach, które robiły mi usta i wielokrotnie spotykam się z komentarzami, że jednak jeżeli chodzi o usta, to mam właśnie nieładne i ja się zgodzę z tym, że nie mam najładniejszych ust, też dlatego, że moje usta wyjściowo były małe, później bardzo dużo tego kwasu mi podano, później miałam migrację, później miałam usuwanie i tak się ciągle ten temat mnie trzyma i naprawdę ja już mam dość tego tematu, z tego względu, że ja już sama czasami naprawdę jak wracałam z tych zabiegów, to miałam takie coś, że naprawdę się rozpłakałam z takiej bezsilności, że znowu mnie to spotyka i że znowu mam tą migrację. Ale chyba tak już po prostu mam, że nie mogę mieć podanego kwasu w usta w zbyt dużej ilości, że po prostu muszę mieć go bardzo mało, żeby się nie przemieścił. Dlatego teraz już nie mam zamiaru w ogóle powiększać ust. Jakiś czas temu sobie rozpuściłam, chciałam zrobić na nowo, żeby wiecie, bo tak też mi mówiły panie, lekarki, kosmetolożki, że mogę na nowo zrobić od początku i tak dalej. Ten kwas nie powinien się przemieścić, ale jednak się przemieścił, więc już teraz powiedziałam sobie basta, rozpuściłam teraz już ten nadmiar i tak już zostawiam. A co będzie, zobaczymy. Na razie te usta w takiej okazałości mi się podobają. Z szacunku do wszystkich, nie będę podawać wam miejsc, wolę to zachować dla siebie. Nie chciałabym później być obarczona tym, że ktoś mi wypomni, że ktoś był niezadowolony. Gdzie Bersow mieszka? My mamy teraz dom bardzo blisko Krakowa, bo to już jest nawet lekko poza Krakowem, ale bardzo, bardzo blisko Krakowa i naprawdę mieszka nam się tutaj wspaniale. Mamy ciszę, spokój i mamy taki swój kąt. Gdzie Bersow przedłuża włosy? Ja, słuchajcie, przedłużałam włosy w dwóch miejscach. Hollywood Hair na samym początku mojej drogi, to było w ogóle moje pierwsze podejście z przedłużonymi włosami, a teraz przedłużałam włosy w Royal Hair w Warszawie u Anetki i zdecydowanie bardziej polecam wam metodę kanapkową od tych zgrzewów, bo przy tych zgrzewach te włosy często się wykruszają. Wiadomo, zależy to też od osoby i wiadomo też jak się o te włosy dba. Ja bardzo dbałam o moje włosy i teraz widzę po prostu też tą poprawę kondycji włosa w momencie, kiedy przedłużałam włosy na taśmach do momentu, kiedy wcześniej przedłużałam właśnie na tych zgrzewach. Także jeżeli już chcecie przedłużać włosy, to ode mnie taka rada, że lepiej już wybrać taśmy. Gdzie Bersow robi paznokcie? U mnie to też się, słuchajcie, zmienia, aczkolwiek już od dłuższego czasu wybrałam wygodę i to, żeby po prostu jak najkrócej mieć do tego salonu i mam taki swój salon, który jest bardzo blisko mojego domu i tam sobie jeżdżę i tam robię paznokcie. Jedynie co wyjątek zrobiłam przy okazji mojego ostatniego teledysku, ponieważ tam robią takie bardziej szalone, tam też chodzi dżens i tak dalej, a stwierdziłam, że tak czy tak wolę mieć takie naturalne paznokcie i w takim, słuchajcie, kształcie, w takich paznokciach czuję się po prostu najlepiej, czyli we Frenchu. Gdzie urodziła się Bersow? Ja, słuchajcie, urodziłam się w Wiedniu, w Austrii, to już mówiłam o tym na moim kanale wielokrotnie. Tam też mieszkałam przez 7 lat, a później przeprowadziliśmy się z rodzicami do Polski. Aczkolwiek teraz tak patrzę na to i widzę, że gdzie urodziła Bersow, to może też chodzić o to, że gdzie jakby rodziłam Majusię. Jeżeli chodzi o szpital, to ja rodziłam w szpitalu w Krakowie na Ujazdku. Gdzie Bersow robi rzęsy? O, teraz już nie mam doczepionych rzęs, ale jak robiłam rzęsy, to robiłam je u Violi. Chodziłam do niej 5 lat, Viola Lashes. I słuchajcie, gdybym miała wrócić do rzęs, to wróciłabym do Violi, bo byłam bardzo zadowolona z tych rzęs. I naprawdę, nie jest to żadna reklama, nic. Po prostu do Violi chodziłam bardzo długo. Uważam, że się zna na tym, co robi. I jest po prostu też fajnym człowiekiem. Lubiłam tam
mam do niej przychodzić. Gdzie Wersow studiuje? Ja już teraz nie studiuję, faktycznie studiowałam 5 lat prawo i słuchajcie, rzuciłam moje studia na 5 roku. Ominijmy tę historię, bo naprawdę czuję, że jest to kawał mojego życia i uważałam wtedy, że to są studia dla mnie. Czy kiedyś się dokończę, nie wiem, aczkolwiek na razie nie planuję. Gdzie Wersow chodzi do szkoły? Aktualnie nie chodzę nigdzie do szkoły, mimo tego, że z czasem mam takie myśli, żeby zapisać się na różnego rodzaju szkolenia. Gdybym miała więcej czasu, to naprawdę bardzo chciałabym wdrożyć to do mojego życia. Ostatnio byłam na różnych kursach, typu na przykład robienia dywanu, biżuterii, tego typu rzeczy. Bardzo mi się podoba to, że można cały czas spróbować czegoś nowego, a w momencie, kiedy gdzieś tam ja, powiedzmy, mogę sobie odłożyć te pieniądze, to fajnie jest inwestować właśnie w swój rozwój osobisty, próbować nowych rzeczy. Gdzie studiowała Wersow? Ja studiowałam, słuchajcie, na uczelni w Krakowie. Jest to uczelnia Frycza Modrzewskiego i ja byłam zadowolona z tej uczelni i wybrałam ją świadomie. Czym Wersow? To jest chyba najkrótsza plansza. Czym Wersow się zajmuje? Artysta, kombinator, to ja. I no śmieję się oczywiście, aczkolwiek wiecie, że na co dzień zajmuję się działaniami w social mediach i już teraz to jest tak naprawdę moja praca. Oprócz tego, że prowadzę swoje kanały na YouTube, Instagramie, TikToku, to również zajmuję się teraz muzyką. I bardzo się cieszę, bo muzyka odmieniła moje życie i dała mi takie troszeczkę szersze spojrzenie właśnie na tę branżę muzyczną i bardzo się cieszę, że miałam okazję nagrać swoją płytę i że tak teraz ten świat mnie wciągnął. Czym jeździ Wersow? Aktualnie jeżdżę Mercedesem GLC Coupe. Tak Wersow ma na nazwisko. Mam na nazwisko Sowa. Kiedyś bardzo nie lubiłam tego nazwiska, bo mi dokuczali w szkole i robili mi tak mi robili, tak mi przejrzeli. Ale z czasem bardzo je polubiłam i nawet w tym momencie, jak gdzieś tam rozmawiamy z Karolem na temat ślubu, to naprawdę zastanawiam się, czy w ogóle zmieniać swoje nazwisko. Cały czas jest to taki temat, który jest u nas na gorąco, ale myślę, że właśnie w momencie, kiedy macie jakieś kompleksy spowodowane swoimi nazwiskami, to totalnie wydaje mi się, że zaakceptujecie to po prostu z wiekiem. Jak Wersow ma na Vinted? Jeju, tak się cieszę, słuchajcie, że to moje konto na Vinted jest takie rozkwytywane i że bardzo dużo jest tych obserwacji. Ostatnio dostałam informację, która mnie totalnie zamurowała i byłam bardzo zaskoczona i wręcz zachwycona tym, że moja garderoba Wersow, bo tak nazywa się mój profil na Vinted, czyli mój profil na Vinted, ma największą ilość obserwacji wszystkich kont na całym świecie. Vinted, słuchajcie, jest w 16 krajach, jak nie więcej już teraz i to jest dla mnie niesamowite, że ten mój profil jest tak aktywny i że tak chętnie go obserwujecie. Bardzo Wam za to dziękuję i pamiętajcie, że za niedługo będzie kolejna wyprzedaż, śledźcie mnie tam, ponieważ wrzucę Wam kolejne rzeczy już niebawem. Jak Wersow nazywa się na Vinted? Garderoba Wersow. To jest mój profil. Garderoba Wersow. Jak Wersow wygląda teraz? Tak wyglądam teraz. Słuchajcie, proszę się mnie przyjrzeć. Tak wyglądam. Jak Wersow ścięła włosy? Moich cięć, tych zmian włosów było całkiem sporo, ale teraz faktycznie jakiś czas temu w ubiegłym roku ścięłam włosy już na takie właśnie do ramion i teraz mam taką długość włosów. Non-stop myślę o tym, żeby mieć dłuższe włosy, bo cały czas korcą, ale jednak zważając na wygodę, non-stop się, wiecie, jeszcze wstrzymuję z tym pomysłem, żeby przedłużyć na nowo włosy, bo na razie jest mi po prostu tak wygodniej. Jak Wersow poznała Freeza? O, to jest fajna w ogóle historia. Jest taki odcinek u Karola na kanale. My się poznaliśmy pod klubem w Krakowie, ponieważ ja wtedy wyszłam z moją przyjaciółką do klubu. To były czasy studenckie, kiedy ja byłam na pierwszym roku studiów. Wybrałyśmy się do klubu, a okazało się, że Karol wtedy był właśnie taką osobą, miał taką pracę, w której rozdawał ulotki do klubów i zachęcał ludzi, żeby po prostu wchodzili do tego klubu i po prostu spotkaliśmy się, ponieważ wręczył mi tą ulotkę i tak od słowa do słowa się poznaliśmy. Później w takim dużym skrócie on wszedł za mną do tego klubu, mimo tego, że miał pracę i nie mógł tego zrobić, to gdzieś tam chciał mnie poznać i wymieniliśmy się kontaktem i tak się poznaliśmy. Ostatnio spacerowaliśmy tam na Szewskiej w Krakowie przy rynku z Majusią i też tak wspominaliśmy, że tu właśnie się poznaliśmy. Fajna historia. Jak Wersow urodziła dziecko? Ja urodziłam dziecko przez cesarskie cięcie, miałam taką właśnie operację, też nie miałam tutaj większego wyboru, takie miałam odgórne zalecenie lekarza i uważam, że to finalnie dobrze wyszło, bo Majusia jest zdrowa, wszystko przeszło pomyślnie. Jak Wersow nazwie dziecko? To już chyba właśnie stare wpisanie tego hasła, ponieważ już wiecie, że Majusia nazywa się właśnie Maja. Dlaczego Wersow ścięła włosy? Ścięłam włosy i to było tak
każdym z przypadków, czyli właśnie wtedy, jak byłam w ciąży, to ściąłam, bo potrzebowałam, tak wiecie, czułam wewnętrznie, że potrzebuję zmian. I tak jest w ogóle często, w momencie, kiedy kobiety mają jakieś takie zmiany życiowe, to było taki przełomowy dla mnie moment, czyli właśnie to ścięcie włosów wtedy. A teraz ściąłam włosy, bo stwierdziłam, że znów chcę coś zmienić, że jest taka znowu nowa energia i że po prostu będzie mi w nich wygodniej. Dlaczego Versov urodziła się w Wiedniu? Wydaje mi się, że urodziłam się w Wiedniu, dlatego że właśnie tam moi rodzice na tamten moment mieszkali. Dlaczego Versov i Frizz zerwali? Była faktycznie taka sytuacja, że jak byliśmy w Stanach, to było już grubo kilka lat temu, po pierwszym sezonie ekipy, zerwaliśmy z Karolem na tydzień. Wtedy to był dla nas taki mocno nerwowy czas. Już teraz trochę prześmiewczo, bo o tym też mówiliśmy w dokumencie, który kiedyś tam wyszedł. Uważam, że Karol miał wtedy taki trochę specyficzny czas i trochę perspektywy czasu, śmieję, że mu na tamten moment trochę odbiło i że nie wiedział, na czym stoi, ale faktycznie tak trochę było, że wtedy była pandemia, też słuchajcie, nie wypaliły jakieś jego plany, też wątpił w wszystko, co się dzieje wokół niego, no i też po prostu zwątpił w nasz związek i zerwaliśmy. Ja też już trochę byłam w takim trudnym momencie też mojego życia, bo ja go też wtedy nie rozumiałam, nie dogadywaliśmy się, więc zerwaliśmy. Finalnie po tygodniu znów wróciliśmy razem, bo nie mogliśmy nie być ze sobą i się bardzo kochaliśmy. Cieszę się, że jest jak jest i że to było tylko takie krótkie zerwanie, że finalnie nadal jesteśmy razem i tworzymy właśnie taką zgraną drużynę, zgraną rodzinę. Dlaczego Versov miała cesarkę? No to właśnie Wam wyjaśniłam, dlatego że takie miałam też zalecenie lekarza. Ostatnia plansza, czyli kiedy Versov urodziła. Ja Maju się urodziłam w czerwcu ubiegłego roku. Naprawdę mega szybko to zleciało, bo już Majusia w tym czerwcu będzie miała roczek. Niesamowite, jak to czas leci i właśnie często ludzie mówią, że widzi się ten czas, jak biegnie, jak mija po dzieciach i faktycznie tak jest, że po dzieciach się to robi. Kiedy Versov ma urodziny? Ja mam urodziny w sierpniu, ostatniego dnia sierpnia. Kiedy Versov zaszła w ciążę? Ja zaszłam w ciążę w październiku. Dwa lata temu. Jezu, ale to mówię. Niesamowite. Kiedy Versov i Frizz mają ślub? Dalej nie mamy daty, dalej nie zaczęliśmy jeszcze tego planować. Cały czas mamy tyle rzeczy, że ten ślub przeszedł u nas trochę na dalszy plan, ale wierzę, że finalnie dojdzie do tego, że zaczniemy to planować. To będzie na pewno ekscytujące, ale nasza uwaga teraz jest tak skupiona na Majusi, że no nawet nie rozpoczęliśmy planować. Kiedy Versov wstawia odcinki? Raczej staram się wstawiać filmy regularnie we wtorki i w sobotę o godzinie 18:00. To jest taka moja stała godzina. Wiadomo, że czasami może się coś przesunąć spowodowane montażem albo jakimiś różnymi akceptami, przez które muszą przejść moje filmy, ponieważ ja zawsze staram się gdzieś tam wysyłać, czy na przykład, czy to prawda, że czy jakieś materiały sponsorowane do akceptu, więc mogą zajść jakieś różne minimalne opóźnienia, ale cieszę się, że te odcinki pojawiają się regularnie, niezmiennie we wtorki i soboty o godzinie 18:00 na kanale. Kiedy Versov wrzuca filmy? No to właśnie w te dni. Cieszę się, że przebrnęliśmy przez te pytania. Dajcie znać, czy jest jakieś pytanie, które się tutaj nie pojawiło, a na którego odpowiedź chcielibyście poznać, to może uwzględnię to w kolejnym Q&A. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!